Dzień dobry, jesteśmy tutaj z trenerem snowboardu Michałem Sitarzem. Byłem też zawodnikiem snowboardu, który studiował, jak się okazuje, w Warszawie. Tak, zgadza się, na Uniwersytecie Warszawskim. Na Uniwersytecie Warszawskim. I właśnie chciałam dzisiaj porozmawiać z trenerem Michałem na temat tego, jak łączył te studia z karierą sportową i w ogóle z całym tym rozwojem sportowym. To znaczy, moja kariera sportowa nie była jakaś oszałamiająca, także generalnie chciałem wykorzystać tutaj jakieś swoje doświadczenia i przede wszystkim zachęcić moich zawodników, czy nie tylko moich, ale uczących się w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem i wszystkich innych do łączenia nauki ze sportem. I mamy tutaj, można powiedzieć, zawodników, którzy skończyli Szkołę Mistrzostwa Sportowego, startują w zawodach Pucharu Świata i jeszcze robią studia doktoranckie na, powiedzmy, w fizyce. Mamy taką zawodniczkę Weronikę Biele, którzy potrafią doskonale sobie radzić na po prostu wysokich. Czyli jest to możliwe? Jest możliwe łączenie profesjonalnej takiej kariery zawodniczej ze studiami w Polsce? Jest to możliwe, niewątpliwie. Niedawniej jak wczoraj mieliśmy wizytę przedstawicieli Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Tutaj była taka prelekcja czy zajęcia dla uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego i oni bardzo zachęcali do nauki na, powiedzmy, na studiach na AWF-ie, ale nie tylko, na fizjoterapii, na kierunku sport i powiedzmy, też wychodzą naprzeciw, chcą stworzyć lepsze możliwości do uprawiania sportu niż dotychczas, żeby zawodnicy po prostu mogli spełniać się w sporcie, tak? Czyli po prostu uczelnia jest od tego, żeby pomagać, ale wydaje mi się, nawet jestem przekonany, że nie tylko kierunki sportowe stricte, ale również wszelkie inne jest to możliwe po prostu. Tak jak mówię, psychologia, mamy tutaj jedną studentkę pierwszego roku psychologii, bardzo dobrą zawodniczkę. I także czyli, czyli nie muszą to być kierunki tylko sportowe, też jest. Ty studiowałeś kierunek niesportowy, prawda? Ja studiowałem kierunek niesportowy. Studiowałem języki, język angielski, ale tak jak mówię, są tutaj zawodnicy, powiedzmy, osoba, która pomogła nam też zorganizować te warsztaty. Tutaj absolwent szkoły, parę osób kończyło ekonomię, było bardzo dobrymi sportowcami, także jest to możliwe. Wydaje mi się, że świadomość człowieka wykształconego też może mu pomóc w karierze, raczej niż przeszkodzić. W sportowej karierze. W karierze sportowej, bo to jest tak, jak dzisiaj mieliśmy zajęcia z kreowania wizerunku, z zarządzania swoim wizerunkiem, swoją karierą, no to wiedza czy wykształcenie nie tylko sportowe może w tym niewątpliwie pomóc. Zgadzam się jak najbardziej. A czy w drugą stronę też to działa, że z umiejętności wyciągnięte ze sportu z kolei mogą pomóc w karierze akademickiej, w studiowaniu, w uczeniu się niesportowych? To znaczy tak, na etapie szkoły, powiedzmy na etapie liceum, no też jest dość duża liczba wyjazdów sportowych, nieobecności i de facto ci zawodnicy po prostu muszą już są studentami w liceum, można tak powiedzieć, bo muszą sobie zaliczać w określonych terminach, w jakiś sposób te wszystkie nieobecności po prostu wymaga to większej samodzielności, takie właśnie łączenie już na etapie gimnazjum czy liceum, że po prostu później studia nie są jakąś większą trudnością, tak, że po prostu, tak jak mówię, wyjeżdżamy na zgrupowania, zawodników nie ma tydzień, dwa tygodnie. Oni po prostu muszą tam na zgrupowaniach czegoś się uczyć, coś w takim nieregularnym systemie bardziej sobie radzić. I taka zaradność większa, nie jest to proste, ale możliwe. Czyli na pewno sportowcy mają trochę takiej samodzielności, zaradności, też uczą się organizacji w czasie, więc to też się przydaje później do łączenia kariery sportowej z akademicką. Absolutnie tak, absolutnie tak. Także tutaj doświadczenia moje osobiste są takie, że spośród absolwentów Szkoły Mistrzostwa Sportowego, zawodników naprawdę, tak jak mamy Oskara Kwiatkowskiego. On studiuje i powiedzmy na bardzo wysokim poziomie rywalizuje i wielu takich mamy, wiele takich przykładów, tutaj nie będziemy może zanudzać, ale to jest jakiś kapitał, spory kapitał już z tego trenowania, który przekłada się później na studia. No dobrze, fajnie mieć tyle przykładów na polskiej ziemi. Dobrze, że da się to łączyć.
I myślę, że warto tego zachęcać, tak? Jakby łączenie zawsze, żeby mieć łączenie kariery sportowej i tej edukacji i wykorzystywanie tych umiejętności wyciągniętych ze sportu w szkole i potem ze szkoły w sporcie, jakby to wszystko się fajnie może dopełniać tak naprawdę. Jasne, oczywiście. Chodzi tylko z jednej strony aspekty organizacyjne, czyli taka osoba, która powiedzmy niesystematycznie musi dużo improwizować, a druga sprawa to jest charakter, tak? Czy wiara w to, że się uda, że po prostu wcześniej osiągnięta samodzielność. No i trzecia myślę, że bardzo istotna to jest wsparcie jednak, że ma osoby, które gdzieś tam jej idą na rękę też z tym łączeniem tej szkoły, że jakby nie utrudniają tych zaliczeń, a z drugiej strony trenerzy jakoś tam pomagają też, żeby nadrabiali lekcje w jakichś wolnych chwilach między treningami, jak mają moment na obozach sportowych, tak? Jakby gdzieś tam myślę, że oczywiście to wsparcie też jest ważne, prawda? Bardzo ważne, natomiast wydaje mi się, że najważniejsze wsparcie jest po stronie uczelni, po prostu, żeby takim sportowcom pójść na rękę. Oczywiście muszą wszystko pozaliczać, ale jakieś wydłużenie terminów, indywidualne toki nauczania, tym bardziej, że taki sportowiec jest też wizytówką uczelni i mamy takie czasy, że uczelnie wydaje się, że logika nakazuje, że powinny właśnie tak iść na rękę sportowcom. Być może nie zawsze jest to możliwe, ale miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie w takim kierunku. Tak, dobrze by było. No dobrze. To dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Dzięki.